Jest to temat, który jak to się mówi, już od dawna za mną chodzi, mianowicie chodzi o, o opowieść. Czym jest opowieść? Chciałem już jakiś czas temu o tym porozmawiać, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiły się te tak zwane afery dotyczące serialu Wiedźmin czy Pierścieni Władzy. Bo to jest istotne. Czym jest to powieść? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że odpowiedź jest prosta, ale kiedy się zagłębić, to okazuje się, że wcale niekoniecznie tak jest. Zatem, czym jest to powieść? Wydaje się, że hmm, sprawa jest hmm, łatwa. Mamy jakiegoś bohatera, czy bohaterkę, czy grupę bohaterów, którzy coś robią po prostu. Robią to, robią tamto, kończy się to tak, albo siak. Koniec. Koniec prosta, jest odpowiedź na pytanie, czym jest opowieść. Ale. Gdyby tak było, to opowieści nie byłyby tak istotne w naszym życiu, a są bardzo istotne. Jest pewna dziedzina w psychologii, psychologia narracyjna, o której za chwilę będę tutaj mówił też, która mówi o tym, że nasza psychika składa się z opowieści. Zwróć uwagę na to, że. Kiedy słyszycie serię faktów dotyczących czegoś tam, uczycie się powiedzmy czegoś, prawda, i poznajecie serię faktów i próbujecie je zapamiętać, to najprawdopodobniej nie zapamiętacie tych faktów zbyt łatwo. Natomiast, jeśli te, jeśli te fakty ułożycie w historyjkę, w opowieść, to raptem okaże się, że zapamiętujecie te fakty bez większego trudu. Podobnie rzecz się ma z osobami, które są w stanie zatrzyma zapamiętać olbrzymie liczby cyfr, nawet idące w setki tych cyfr. Otóż te osoby tak naprawdę trochę oszukują, bo one nie zapamiętują cyfr, one zapamiętują sytuacje symboliczne bardzo często, które są powiązane z tymi cyframi i one tak naprawdę tworzą sobie w głowie historię, czyli liczba 7 może oznaczać 7 krasnoludków, liczba 4 krzesło i raptem liczba 74 oznacza 7 krasnoludków, którzy się próbują zmieścić na w jednym krześle i tak dalej, i tak dalej. Więc ym, historie, opowieści są czymś dużo bardziej ym, interesującym, niż ym, mogłoby się wydawać. I teraz spróbujmy może od początku, od samego początku, przyjrzeć się temu, czym jest historia, czym jest opowieść, a później w miarę postępu tej mojej opowieści tutaj będziemy się zagłębiać głębiej i głębiej i głębiej w samą strukturę tego, czym jest historia. Wyobraźmy sobie, że widzimy naszych przodków, ale tych bardzo, bardzo pierwszych przodków, że siedzą gdzieś w jaskini, są ubrani w jakieś skóry, albo może jeszcze nie są ubrani. W każdym razie operują już językiem, mają już to narzędzie. To jest bardzo ważne, czyli, czyli istnieją już słowa, istnieją już struktury gramatyczne, które umożliwiają przekazanie w miarę wycieniowanych, w miarę zniuansowanych em, historii i konstrukcję już sensownych zdań. To jest bardzo ważne. Czyli już mamy takich nasi, naszych przodków, który, których te środki Wernikego i Broki, czyli ośrodki mowy zlokalizowane w lewej w półkuli mózgowej z reguły, są na tyle rozwinięte, że są w stanie przekuwać myśli na słowa a słuchacze są w stanie przekuwać słowa na myśli i wyobrażenie. No więc jaka jest historia historii? Jaka jest historia opowieści? Skąd się wzięła w ogóle opowieść? No, można sobie wyobrazić, że w tamtych czasach, które były czasami bardzo niebezpiecznymi, kiedy po prostu niebezpieczeństwo czyhało na człowieka w każdym możliwym miejscu, historia miała na celu Przekazanie jakichś doświadczeń, prawda? Bo weźmy sobie jakieś inteligentne zwierzę, takie jak powiedzmy ośmiornica. Ośmiornica jest bardzo inteligentnym stworzeniem, i smutne jest to, że ośmiornica nie potrafi przekazać swoich doświadczeń następnym pokoleniom. Ponieważ umiera wtedy, kiedy te dzieciątka dopiero się rozwijają w tych swoich kokonach, czy jajeczkach, czy jak to się nazywa. No W każdym razie bardzo smutne jest to, że ośmiornice nie potrafią przekazać swoich umiejętności, swoich doświadczeń następnym pokoleniom. Człowiek potrafi to zrobić i być może pierwszym takim. E, Rodzajem historii to była rzecz bardzo, bardzo prosta. No, wyobraźmy sobie, siedzą sobie przy, przy ognisku, ci nasi przodkowie, czyli mają już też ogień, no i jeden starszy, bardziej doświadczony członek plemienia opowiada. Nie jedzcie takiego czerwonego grzyba, ponieważ ja raz zjadłem kawałek grzyba z, o czerwonym kapeluszu z białymi ciapkami i potem mi bardzo bolał brzuch i potem bardzo źle się czułem. Więc mamy tutaj opowieść, tak, której głównym znaczeniem, głównym celem jest przekazanie doświadczenia, przekazanie jakiejś, jakiejś istotnej wiedzy. To jest, spróbujmy to zapamiętać, że w tej opowieści jest do przekazania coś ważnego. Dlatego ja dosyć często używam takiego zdania, że jeśli nie masz nic ważnego do przekazania, to, to nie zajmuj się pisarstwem. Tak? Może nie chodzi tutaj oczywiście o to, że musisz umieć. No w ogóle słowo musisz, jest tutaj trochę nie na miejscu, ale wypada, przekazać jakąś praktyczną wiedzę. Bo to akurat opowiadko o grzybie trującym jest praktyczną wiedzą. Nie, nie o to chodzi, ale. Zatrzymałbym się tutaj na istotności określenia, że w opowieści warto przekazać coś istotnego. Prawda? Tutaj akurat ten współplemieniec przekazał, że nie warto zjadać muchomorów. Prawda? No, spróbujmy wyobrazić sobie kolejną odmianę tej opowiastki. Ten współplemieniec mówi: Widziałem człowieka, który zjadł całego takiego grzyba o czerwonym kapeluszu i białych ciapkach i widziałem jak on się skręcał z bólu, jak bardzo cierpiał i umarł. Prawda? Czyli mamy tutaj znowu opowieść e, przedstawiającą pewien krótki ciąg wydarzeń. W której już nie narrator jest bohaterem tej opowieści, ale opowiada o kimś innym, prawda? Jest bohaterem tej opowieści ktoś inny, kto źle kończy, więc mamy też przekazanie doświadczenia, ale tym razem słuchacze uczą się nie na podstawie doświadczeń narratora, ale na, pod na podstawie doświadczeń, które ten narrator zaobserwował, prawda? Mógłby też ten narrator opowiadać o tym, co zaobserwował ktoś inny, prawda? I tutaj mamy już wędrówkę opowieści, czyli moja ciotka mówiła mi, że widziała kogoś, kto zjadł takiego i takiego grzybka i później bardzo cierpiał i umarł, prawda? Czyli tu mamy jakby opowieści przekazujące doświadczenia i ostrzegające przed czymś, prawda? No, dalej mógłby ktoś. Opowiedzieć znowu przy tym ognisku coś takiego: jeśli idziecie do lasu i macie zamiar zapolować na tygrysa szablastozębnego, to pamiętajcie, żeby iść w gromadzie, żeby szły, przynajmniej szło, przynajmniej tyle osób, ile ja mam tutaj palców na, e, w ręce. Za, za, zakładam, że te osoby, ci nasi przodkowie jeszcze nie umieją liczyć albo nie, bo powinny w zasadzie mieć już e, e, słowa na, na, na liczbę. No, przynajmniej pięć osób ma tam iść i wtedy idźcie w taki, w taki sposób, bo jeśli nie pójdziecie, to i tutaj mam dla Was opowieść, był sobie taki Gruch gromowładny, mój kolega tutaj z plemienia, który poszedł tylko w pojedynkę, dołączył do niego w ostatnim momencie mój drugi kolega Farfocel, i oni sobie szli lasem. Farfocel starał się, starał się tego grucha gromowładnego powstrzymać, twierdził, że, że to jest niebezpieczne, tamten go nie słuchał. No i w pewnym momencie wyskoczył na nich tygrys szablastozemny, była bardzo groźna walka, wręcz było ich za mało, więc obaj zostali bardzo poranieni, w tym farfocel bardziej, a gruch gromowładny mniej. No, i zwyciężyli w końcu w tę te, te walkę, gdzie ten grób gromowładny, ponieważ był silniejszy, to jakby był mniej poraniony, a farfocel był bardzo ranny. I wtedy ten grób gromowładny nie zostawił przyjaciela, który próbował go ostrzegać, że to, że to jest głupie. Przed, przed, przed tą wyprawą, tylko zaczął wracać z tym farfoclem przewieszonym przez ramię, i szedł, i szedł, i szedł. Ale ponieważ obaj byli ranni i obaj e, rozstaczali wokół zapach krwi, to pojawiły się wilki. I wtedy Gru gromowładny, niosąc tego farfocla na swoim ramieniu, o, oganiał się oszczepem albo inną tam włócznią, i jeszcze musiał stoczyć walki z tymi wilkami, które go gryzły po łydkach, a on szedł, i szedł dzielnie do wioski, aby był oddalone od wioski o całe dwa dni drogi. No i w pewnym momencie tak osłabł, że musiał iść na czworakach. Czy zostawił farfocle? Nie, nie zostawił go i szedł z tym farfoclem już na plecach. Ten farfocel mówił: zostaw mnie, zostaw mnie, idź sam. Ale grób gromowładny szedł razem z nim, czołgał się, no i drugiego dnia wreszcie się doczołgał do wioski. Czyli mamy tutaj opowieść. Już złożoną, prawda? Opowieść o znajomym, o gruchu gromowładnym i o, i o farfoclu, o tym, o głupocie tego grucha, prawda, który poszedł sam, o tym, jak mądry przyjaciel próbował go ostrzec, o tym, jak obaj toczyli bitwę nierówną z tygrysem szablastozemnym, i potem, i o tym, jak ten gruch, ucząc się czegoś, zdobywając pewną wiedzę, zrozumiawszy, że był głupcem, Przeszedł pewną przemianę wewnętrzną, prawda, zmądrzał, a w dodatku wykazał się wielką dzielnością. Y Odwagą, poświęceniem, wytrwałością, bo niósł przyjaciela przez jeden dzień, później się czołgał z nim przez drugi dzień, osłaniał go przed wilkami, i w ten sposób obaj dotarli do wioski. No to już jest opowieść, która zawiera w sobie pewne wartości, prawda? Ona może być inspirująca. Wyobraźmy sobie te dzieci siedzące przy, przy ognisku, słuchające tej opowieści z otwartymi buźkami i trzymający kciuki za tego grucha gromowładnego, najpierw twierdzące, że, że był głupi, ale później trzymający kciuki, a później, a później wzruszające się wtedy, kiedy już ta opowieść dobiegała końca. No, tutaj mamy już opowieść inspirującą, prawda? Taką, w której mamy do czynienia z pewnymi wartościami, taką, która buduje wewnętrznie. Teraz wyobraźmy sobie, że wśród słuchających tej opowieści jest jakiś Heniek, który przechodzi do drugiego plemienia, jak już, jak już wydoroślał, bo się żeni z kimś, tam jakąś tam dziewczyną, która jest z tego drugiego plemienia, i tam opowiada tę opowieść. I wtedy nie mamy już do czynienia z opowieścią opowiedzianą przez kogoś, kto znał grucha gromowładnego i farfocla. Mamy opowieść przekazaną przez kogoś, kto tylko słyszał tę opowieść. да I e, oczywiście bardzo możliwe jest, że ta opowieść już ulegnie pewnej koloryzacji. Ona już będzie barwniejsza, być może już będzie walka nie z jednym, ale z dwoma tygrysami szablosozemnymi, albo i trzema. Być może y, bohaterowie będą oddaleni od wioski nie o dwa dni drogi, ale o pięć dni drogi. Być może y, napadać na nich będą nie tylko stada wilków, ale i stada trapieżnych szablosozemnych kangurów i tak dalej. Ta opowieść może z, zacząć Żyć swoim życiem i tak jak to jest z opowieściami, z opowieściami, może się zacząć rozrastać, mogą zacząć być dodawane do niej jakieś elementy e, i tak dalej, ale ciągle zawiera podstawowy pierwiastek w sobie, czyli pewną naukę dotyczącą wartości, naukę dotyczącą tego, że nie warto być głupim, naukę dotyczącą tego, że warto czasami posłuchać przyjaciela, naukę dotyczącą tego, że. E, Wytrwałość, dzielność są czymś inspirującym, prawda? Bo to są przeważnie opowieści właśnie wzruszające, pouczające, kształtujące, powodujące, że osoby słuchające takiej opowieści myślą sobie, kurczę, chciałbym być jak ten gruch, to znaczy, nie tak jak ten gruch na, na początku tej opowieści, ale już jak on już się czegoś nauczył i jak on tak dzielnie niósł tego przyjaciela. No, kolejne znaczy rodzajów opowieści oczywiście jest strasznie dużo. Ja nie jestem literaturoznawcą i podejrzewam, że tutaj połowę nawet nie wymienię, ale no, spróbuję wymienić te, które wydają mi się najbardziej wyraziste w, w swojej formie. Są też opowieści, które trzymają w ryzach albo sprawują kontrolę. I takim typem opowieści jest taka śmieszna bajka, którą opowiada ojciec w tym animowanym filmie Krudowie. Ojciec opowiada bajkę swoim dzieciom w towarzystwie swojej żony, i te bajki podobno są zawsze takie same, a brzmią mniej więcej tak, że była sobie dziewczynka, która była bardzo ciekawa świata, i która postanowiła odejść dalej niż ojciec jej przekazywał, zobaczyła coś ciekawego, więc wspięła się na drzewo, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego, i umarła. I to jest koniec opowieści. Więc y, puenta, puenta opowieści ojca w tej bajce animowanej Krudowie była zawsze taka, że nie wolno się oddalać, nie wolno przekraczać pewnej granicy, pewnej odległości od stada, od plemienia, od rodziny w tym przypadku, bo zawsze tam na zewnątrz czechanie niebezpie Czecha niebezpieczeństwo. Więc nigdy się nie nie bój. To było... Hasło przewodnie ojca w tej, w tej opowieści: Nigdy się nie, nie bój która to, które to hasło było splecione z jego opowieściami, które mówiły o tym, że dalej czyha niebezpieczeństwo. W ten sam sposób skonstruowane były opowieści w tym filmie M. Night Shyamalana pod tytułem Osada. Tam, przypomnijmy, mamy do czynienia z taką małą społecznością o stopniu zaawansowania technologicznym mniej więcej takim XIX-wiecznym i wszyscy w tej społeczności wiedzą, że nie wolno się oddalać od wioski, dlatego że w lesie dookoła czyha prastare, bardzo wielkie zło, prawda? Czyli to były też opowieści trzymające kontrolę. No, są też opowieści, które mają zawierają w sobie coś w rodzaju smrodku dydaktycznego, jak mówili moi rodzice, czyli próbujące kształtować w odpowiedni sposób słuchaczy, czyli na przykład wyobraźmy sobie opowieść taką, powiedzmy sobie taką humanistyczną o wojnie, tak? To była opowieść, której mamy przedstawione w sposób sprawiedliwy obie strony konfliktu, ludzi po jednej stronie, ludzi po drugiej stronie, mamy to, mamy opowieść, której Dowiadujemy się, że po jednej i po drugiej stronie są zwykli ludzie, którzy są zmuszeni do tej wojny. To są osoby, które rozumieją, że ta wojna wynikła z powodu jakiejś nafty, z powodu jakichś pieniędzy, z powodu próżności przywódców i tak naprawdę nie powinni się te, ci ludzie nienawidzieć nawzajem. To mogłaby być opowieść o nienawiści, ale później przekroczona poprzez zrozumienie tego, kto jest po drugiej stronie. Przykładem takiej opowieści y, mówiącej o. o o tym, że ludzie z obu stron barykady, można by powiedzieć, są tacy sami. Jest film Boże Narodzenie, który przedstawia sytuację żołnierzy podczas I wojny światowej, okrutnej wojny, takiej okopowej. I ci żołnierze, i, i Niemcy, i Anglicy, z tego co pamiętam, postanawiają wyjść z tych okopów i właśnie w, w okolicy Bożego Narodzenia poznać się, może nawet zaprzyjaźnić, zagrać w piłkę itd. I to jest piękna opowieść. Która właśnie niesie ze sobą bardzo istotne wartości, wartości, które wzbogacają wewnętrznie, które powodują, że człowiek po usłyszeniu takiej opowieści, po obejrzeniu takiej opowieści staje się kimś lepszym, staje się lepszym człowiekiem, staje się człowiekiem, który zaczyna rozumieć więcej, prawda? staje się mądrzejszy. No ale są też opowieści dokładnie odwrotne. Które opowiadają o tym, że my jesteśmy wspaniali, my jesteśmy cudowni, my jesteśmy szlachetni, my jesteśmy ci dobrzy, a po drugiej stronie są szubrawcy, oszuści, gwałciciele, zboczeńcy itd. I jeśli myślicie, że tego typu opowieści, właśnie no, par excellence manipulacyjne i propagandowe, już zniknęły, no bo przecież mamy współczesne czasy, już nikt się na to nie nabierze. To obejrzyjcie sobie film Bitwa Warszawska. Bardzo wstydliwa karta w kinematografii polskiej. Film nie dość, że kiepsko zagrany, nawet przez dobrych aktorów. Prawdopodobnie byli tak prowadzeni fatalnie, że sobie nie radzili z tymi swoimi rolami. To jeszcze przedstawiający m, bardzo wygodny obraz m, tej bitwy polsko-rosyjskiej. W której po naszej stronie są sami pachnący perfumami, e, szlachetni, ogoleni, e, e, ludzie, którzy z Bogiem na ustach idą i giną, żeby, żeby ochronić ojczyznę, a z drugiej strony mamy brudny, śmierdzący, e, przerażający, niewykształcony motłoch. To tak wygląda, w ten sposób to, wygląda ta to opowieść. Czyli tutaj takich opowieści jest też sporo, i te opowieści. Mają na celu ukształtowanie człowieka niemądrego, nie człowieka o szerokich horyzontach, nie człowieka, który coś więcej rozumie, ale człowieka fanatycznego, ale człowieka posłusznego, ale człowieka, który stanie się takim pożytecznym idiotą i będzie robił to, co mu się każe. Więc widzicie, że opowieści mogą też temu służyć. No są jeszcze opowieści. Chyba jeszcze gorsze od tamtych, może, może od tych propagandowych nie, nie gorsze, ale przeze mnie bardzo mało cenione. To są opowieści, których niestety jest najwięcej w współczesnych czasach. W mediach, w telewizjach streamingowych tego, tego się namnożyło w ostatnim, w ostatnim czasie. To są opowieści, które ja nazywam opowieściami manipulacyjnymi. Czyli... E, to są opowieści, które bazują na najprostszych instynktach, mianowicie na napięciu. Tak? One są zbudowane wokół konfliktów, często jakichś takich bezsensownych, stworzonych sztucznie, bo współcześni scenarzyści uwierzyli w strasznie głupią moim zdaniem pseudoprawdę, że opowieść opiera się na konflikcie. Więc starają się za wszelką cenę ten konflikt wrazić, gdzie tylko się da. I starają się za wszelką cenę ten konflikt umieścić w taki sposób, żeby jedna osoba mówiła to, a druga osoba mówiła coś, coś przeciwnego. I żeby żadna z tych osób nie doszła do tego, że może być tak, może być jak. W związku z tym te dwa zdania na temat danego wydarzenia są spolaryzowane pomiędzy jedną i drugą osobą. Zwróćcie uwagę na to, że bardzo często kiedy mamy do czynienia z sytuacją niejednoznaczną, to my sami w sobie tworzymy dwie, trzy, cztery osoby, które rozmawiają ze sobą, to, to jest tak zwane ja dialogowe i mówią, może być, ta sytuacja może być groźna, druga osoba w naszej głowie mówi, ta sytuacja może być interesująca, trzecia mówi, ta, ta, w tej sytuacji trzeba komuś pomóc, czwarta mówi, w tej sytuacji trzeba się zabezpieczyć, zabezpieczyć i te osoby rozmawiają w naszej głowie i dyskutują ze sobą i w końcu dochodzimy do jakiegoś tam, Wniosku. To tak powinno wyglądać. Natomiast w filmach bardzo często jest tak, że jedna osoba nie ma tego ja dialogowego, tylko przedstawia wyłącznie jeden punkt widzenia, druga osoba prze przedstawia przeciwny punkt widzenia i w ten sposób dochodzi do wygodnego dla scenarzystów, ale dosyć nierealistycznego i manipulacyjnego konfliktu między tymi osobami. Więc te opowieści, o których ja opowiadam, te manipulacyjne, one bazują na napięciu, na bardzo często sztucznym konflikcie. One wywołują takie pewne niezdrowe uzależnienie, bo człowiek jest ciekawy, co będzie dalej, ale w sumie to się nie czuje dobrze. Zwróćcie uwagę na opowieści, po których wysłuchaniu, po których obejrzeniu czujecie się lepiej, czujecie się osobami wzbogaconymi. Macie potrzebę przemyślenia tej opowieści, macie potrzebę w jakiś tam sposób zinkorporowania tego, czegoście się nauczyły, czujecie się większe jako osoby mądrzejsze, patrzące szerzej na pewne rzeczy, czasami wzruszone. Zwróćcie uwagę na, na te opowieści, po których czujecie się tylko napięte. Ja jestem napięty, wyprowadzony z równowagi, rozbity, Niezdrowo, taki podekscytowany, ale w sumie bardziej w stronę negatywnych uczuć. bo czuję, że bo dzieje się tak dlatego, że zostałem zmanipulowany. Zmanipulowany. Teraz, jak teraz o, o, o tym opowiadam, to kojarzą mi się jeszcze opowieści, które się koniecznie muszą źle skończyć. Tak? Czyli opowieści, które trzeba odchorować, opowieści, po których się źle czujemy, bo po prostu zakończenie jest negatywne, pesymistyczne, rozbijające, destrujące. To też moim zdaniem nie są najlepsze opowieści. No może nie wszystkie, prawda? Są opowieści typu katarzji, z których też wszyscy na końcu umierają, na przykład nędznicy, prawda? Madame Butterfly, czy, czy, czy nie wiem, coś w tej chwili nic więcej mi nie przychodzi do głowy. Gdzie też jest zakończenie negatywne, ale te, te opowieści zawierają w sobie taki ładunek emocjonalny, człowiek tak płacze na końcu, że on się jakoś tam w środku oczyszcza. No, niech, niech będzie. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem opowieści, które się źle kończą. Ale generalnie mm, mam nadzieję, że po tym takim wstępie zauważyliście już, że są opowieści, które coś wnoszą, które. Albo wzbogacają naszą wiedzę, albo wzbogacają nasze spojrzenie na świat, albo wzbogacają nasze zrozumienie tego świata i powodują, że coś przeżywając, to jest bardzo ważne słowo przeżywając, stajemy się kimś lepszym. Albo są opowieści manipulacyjne, propagandowe, straszące, albo wręcz po prostu wzbudzające tylko napięcie, za którym nic więcej nie stoi. Powiemy sobie teraz parę słów o tym, dlaczego opowieści zawierające w sobie mm, wartości, dlaczego one powodują, że stajemy się kimś lepszym. Przypomnijcie sobie jakąś opowieść, która wywarła na Was duże, pozytywne wrażenie, że staliście się po jej poznaniu, po poznaniu tej opowieści, kimś lepszym. Dla mnie taką opowieścią jest film Gladiator Ridleya Scotta. Ten film był dla mnie objawieniem jakby wskrzeszeniem mitu um, takiego romantycznego bohatera. W ogóle chwila dygresji, a propos mitów właśnie, bo pominąłem tutaj mity, mity były opowieściami, które Mówiły, jak jest, były bardzo surowe w swojej, w swojej strukturze, ostrzegały przed pewnymi rzeczami, jakby nie dawały nadziei. One mówiły po prostu, jak wygląda świat. Mówiły, że świat nie jest sprawiedliwy. To jest bardzo ważne. To była bardzo ważna mądrość zawarta w, te, w, tych, w tych mitach. Natomiast później, jak pojawiło się chrześcijaństwo, pojawił, pojawił się wątek nadziei, prawda? Pojawiło się, pojawiła się wiara w sprawiedliwość dziejową nieprawdziwa, nieprawdziwa, prawda, ale dająca pewien taki humanistyczny posmak pewnym opowieściom, prawda, ale wróćmy do tego gladiatora, więc, więc dla mnie to była opowieść bardzo ważna o tym bohaterze, który trzyma się pewnych wartości, dla którego ważne są rzeczy związane z pewnymi ideami, tymi pozytywnymi ideami i który jest wierny tym ideom do końca i do końca jest po prostu przyzwoitym człowiekiem. Więc co się tak naprawdę działo w głowach widzów, którzy, na których ten film dobrze oddziaływał? W głowach tych ludzi uaktywnieniu ulegały struktury psychiczne, które są zwane schematami poznawczymi. Co to są schematy poznawcze? Ja już w którymś ze swoich filmów o nich opowiadałem. To są takie schemat poznawczy to jest uproszczony sposób wnioskowania i, i przetwarzania informacji. U, uproszczony, co nie znaczy zły. Tych schematów poznawczych mamy bardzo dużo. W swojej głowie można sobie wyobrazić, że mamy je gdzieś z tyłu głowy i one są... I one są nieaktywne. Oczywiście, ja tutaj przedstawiam to w sposób taki symboliczny. Tak naprawdę, one nie są z tyłu głowy w, w rnworze, ale w każdym razie to są. Nasz mózg, nasza psychika działa na zasadzie zawsze pewnej ekonomiki działania, w związku z tym nie uaktywnia tego, co jest w danym momencie niepotrzebne, nie analizuje tego, co jest w danym momencie zbędne, raczej oszczędzana jest energia psychiczna. W związku z czym. W związku z czym wiele rzeczy jest po prostu nieaktywnych. No i tak, kiedy poznajemy opowieść typu, właśnie Gladiator, to uaktywnieniu u ulega pewien schemat poznawczy, który jest rzadko używany, mianowicie bądź osobą szlachetną, bądź osobą dobrą, bądź osobą dzielną, bądź osobą wytrwałą. Ten schemat poznawczy, niestety we współczesnych, bardzo dziwnych czasach, bardzo drapieżnych, ale, ale nie na sposób taki bohaterski, tylko drapieżny, w sposób taki dosyć postępny, podstępny, o, tego typu schematy poznawcze są nieaktywne. Raczej te wszystkie rzeczy, które są dookoła nas w świecie cywilizowanym. Uaktywniają w nas schemat poznawczy, na przykład konsumpcjonizmu. Kupuj, 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 bądź, bądź szczęśliwym. To jest schemat permanentnie dostępny na pewno w naszej świadomości. Natomiast schemat pod tytułem bądź dzielny, bądź wierny swoim wartościom, on już dosyć często jest nieaktywny. I taka opowieść, właśnie jak Gladiator, to jest opowieść, która uaktywnia w nas pozytywne, rzadziej używane schematy poznawcze. Dlatego właśnie opowieści związane z wartościami, nawet opowieść o tym, o tym gruchu gromowładnym i, i, i farfoclu, to jest opowieść, która przypomina nam, że warto być osobą dzielną, wytrwałą, odważną, prawda, stawiającą czoła niebezpieczeństwu. Więc to są właśnie schematy poznawcze. Trzymam w rękach bardzo fajną książkę. To jest Wprowadzenie do Psychologii Osobowości. Autorem jest Piotr Oleś. To jest jeden z podręczników dla studentów psychologii. I tutaj jednym z najciekawszych rozdziałów w tej książce, to jest rozdział 12. O, tak wygląda. To jest rozdział opowiadający o tej części. Psychologii, która jest zwana psychologią narracyjną, ty, czyli psychologią, która się zajmuje bardzo mocno tym, czym jest opowieść. Czym jest psychologia narracyjna? Psychologia narracyjna, mówiąc krótko, to jest ten, ten dział psychologii, który mówi, że opowieść, tak jak mówiłem na początku tego filmiku, jest bardzo ważną częścią. Psychiki, wręcz że psychika składa się z pewnego zbioru opowieści, co więcej, że my sami jesteśmy opowieścią. Czyli, że tożsamość człowieka nie jest jakąś jedną ustaloną strukturą, będącą zlokalizowaną gdzieś tam w mózgu i tam sobie siedzącą, jak taki pokoik malutki psychiczny, i tam, jest, tam jest nasza tożsamość. Nie. Psychologia narracyjna mówi o tym, że. Tożsamość jest opowieścią, czyli można sobie wyobrazić, że my piszemy o sobie opowieść. Jesteśmy gdzieś zazwyczaj w środku tej opowieści, to znaczy jeśli przewiduje, ja już jestem gdzieś tak, w, tutaj w, w drugiej części opowieści, tej, tej, tej książki, prawda? I te strony które są w danym momencie otwarte, to jest dzień dzisiejszy, to jest dzisiaj, to jest dzisiaj ten tydzień, ostatni miesiąc, mniej więcej teraźniejszość, prawda? I ja sobie piszę, żyjąc, piszę sobie opowieść o sobie. Ważne jest to, co było, tak, ta przeszłość moja tutaj zapisana na tych kartach, ale ważne jest to, co będzie, tak? Ja z tej przeszłości sobie wyjmuję pewne elementy mojej tak zwanej pamięci autobiograficznej. I uzasadniam sobie to, kim jestem w tym momencie. Natomiast to, co będzie, także decyduje o, to, kim, o tym, kim ja jestem w tym momencie. To jest bardzo ważne, że o tym, kim jestem, decyduje i moja przeszłość, i moja przyszłość. Czyli wyobraźmy sobie, albo nie wyobraźmy sobie. Ja pamiętam taki, takie spotkanie autorskie z jakimś znanym pisarzem, już nie pamiętam jego nazwiska. Jakiś pisarz science fiction, to było w, na Festiwalu Fantastyki w Nidzicy. I on tam opowiadał o tym, dlaczego został pisarzem. I wyciągnął z, właśnie ze swojej pamięci autobiograficznej jedno wydarzenie: wydarzenie mówiące o tym, że był z ojcem w jakimś muzeum, gdzie zobaczył szkielety dinozaurów. I twierdzi, że było to dla niego wydarzenie tak bardzo istotne, tak wstrząsające, kiedy sobie uświadomił, że były takie istoty na, na Ziemi, chodziły sobie, miały wiele metrów wysokości, były potężne, to tak podziałało na jego wyobraźnię, że od tamtej pory bardzo często wracał do tego, do tej wizyty w tym, w tym muzeum. Ona siedziała mu w głowie i postanowił w pewnym momencie pisać właśnie opowieści fantastyczne, dotyczące rzeczy tak niezwykłych, właśnie jak te dinozaury. Psychologia narracyjna mówi o tym, że tak naprawdę my troszeczkę manipulujemy swoją przeszłością, swoją, właśnie tą pamięcią biograficzną i wyciągamy specjalnie pewne elementy z tej pamięci, pozostawiając inne, przecież tych wspomnień mamy miliony, prawda? Pozostawiamy te wszystkie inne wspomnienia, a wyciągamy tylko te, które nam się składają w jakąś opowieść zgrabną i uzasadniają to, kim jesteśmy w tym momencie, czyli jestem pisarzem. Dlaczego? No, bo. Jako dziecko byłem w muzeum, gdzie widziałem szkielety dinozaurów. W jaki sposób nasza przyszłość działa na to, oddziałuje na to, kim jesteśmy w tym miejscu? W bardzo podobny sposób powiedzmy sobie, że jakiś tam Heniek wyobraża sobie, że w przyszłości będzie wojownikiem apo apokalipsy, bo jest prepersem, wierzy w to, że wcześniej czy później spotka nas koniec świata, będzie skażenie nuklearne, w związku z tym skażenie radioaktywne, w związku z tym on się przygotowuje już teraz do tej katastrofy i dlatego teraz właśnie Heniek kupuje jakieś płaszcze przeciwradiacyjne, maski przeciwgazowe, zestawy żywności, zestawy do rozpalania ognia, jakieś butle gazowe i innego. Nie, nie, nie jestem prepersem, więc mogę się tutaj mylić, co, co się w takich przypadkach gromadzi. Ale w każdym razie jego przyszłość wyobrażona w tej historii, którą on tworzy, wpływa na to, kim on jest teraz. Więc wracając ponownie do tej metafory właśnie z książką, Człowiek jest otwartą księgą, w której to księdze te otwarte strony to jest to, kim jest teraz. To, co jest zapisane do tej pory, wpływa na jego teraźniejszość, i to, co będzie dopiero w tej, książ w tej książce, która jest jednak już zamkniętą pewną całością, wpływa również na to, kim jest. Co jest dalej ważne, jeśli chodzi o tożsamość narracyjną? Ważne jest to, że to jest rzecz płynna. Tożsamość w ujęciu narracyjnym jest rzeczą płynną. To nie jest struktura sztywna, ustalona, tak jak, nie wiem, wieża Eiffla ma już, chociaż jest strukturą bardzo skomplikowaną, to ma już ustaloną liczbę tych dźwigarów i one się nie zmieniają. To jest ciągle sztywna jedna struktura, prawda? Więc w ujęciu psychologii narracyjnej mamy do czynienia z wizją dynamiczną. Przy każdym przewróceniu kart tej księgi dowiadujemy się czegoś innego. Przy każdym przewróceniu kart tej księgi bazujemy na czym innym, prawda? Przeczytaliśmy jakąś książkę, która zmieniła nasz światopogląd, stajemy się troszeczkę inni. Przeżyliśmy coś, co zmienia w jakiś sposób nasz światopogląd, stajemy się czy kimś innym. Można powiedzieć, że nasza tożsamość to jest taki pająk, który jest oparty na kilku odnóżach, na kilku najświeższych naszych doświadczeniach, przemyśleniach, lekturach, filmach, rozmowach i w trakcie trwania naszej podróży przez życie ten pająk opiera swoje wielkie stopy na kolejnych wyspach, którymi są nasze lektury, filmy, Rozmowy, przeżycia, odkrycia i to się cały czas zmienia. Ten krajobraz wokół tego pająka się cały czas zmienia ten pająk się zmienia a można też sobie wyobrazić tożsamość jako łąkę, na której. Zakwitają kwiaty jednego dnia, ale już następnego dnia znikają, więdną, pojawiają się jakieś krzewy, które też za jakiś czas znikają, wyrasta jakieś drzewo, obok niego inne drzewo, to pierwsze drzewo starzeje się, obumiera i tak dalej. Czyli ta łąka jest cały czas dynamiczna, cały czas się zmienia, albo ogród, prawda? Ogród też może być fajnym symbolem tożsamości narracyjnej, czyli cały czas coś się w nim zmienia, cały czas pewne wartości rozkwitają, stają się istotne, przemyślenia pewne rzucają światło na nasz światopogląd, na to, kim jesteśmy, na to, jak siebie oceniamy i tak dalej. Później to się zmienia i zmienia i cały czas to jest dynamiczne. Więc tak można by sobie wyobrazić naszą tożsamość narracyjną. Spróbujmy sobie przeczytać fragment tego rozdziału dotyczącego psychologii narracyjnej. Może coś ciekawego z tego wyniknie, może nie, zobaczymy. Ja to czytałem jakiś czas temu. Sprawdźmy. No, ja byłem pod dużym wrażeniem tych fragmentów, tutaj, które będę przytaczał. Zobaczymy, czy to, to wrażenie pozostanie. Czego dowiadujemy się z opowiadanych i spisanych historii ludzkich? Czy biografie znanych postaci wnoszą coś do nauki o osobowości? Fakt, że od zarania dziejów opisy takie są w kulturze obecne, wskazuje na potrzebę organizowania doświadczeń, tworzenia na ich podstawie sensownych historii, opowiadania ich, przekazywania innym, jakby zawierały jakieś ważne przesłanie lub mądrość. Z kolei analizy biografii wybitnych postaci i powstawanie opowieści odtwarzających koleje ich losu przypuszczalnie motywowane są nie tylko potrzebą utrwalania dla potomnych czegoś, co jest uznane za wartościowe, ale też potrzebą zrozumienia ich osobowości i motywacji. Oznacza to, że sam fakt autobiograficznej i biograficznej aktywności człowieka świadczy o ważnych potrzebach ludzkich i ujawnia pewien sposób mentalnego funkcjonowania, polegający na konstruowaniu historii z faktów i przeżyć. Czemu służą takie historie? Co psycholog osobowości może, o nich, może z nich wydobyć? No tak pisze pan Oleś, bardzo ładnie zresztą. Ważne tutaj jest to, że z tego ujęcia, z tych kart tutaj zapisanych w tej książce, wynika, że historia powinna być czymś ważnym. Historia powinna być czymś mądrym powinna wnosić pewne istotne treści powinna czegoś Uczyć, bo w niej człowiek doszukuje się sensu, człowiek w, w sposób automatyczny doszukuje się sensu w, w historiach, i one, dla historii, czy to biografie, czy to historie zmyślone, zresztą zwróćmy uwagę, że tak naprawdę czym jest historia zmyślonej postaci? Historia zmyślonej postaci to jest tak naprawdę. Udawana biografia, prawda? Czyli jest sobie człowiek, który żył naprawdę, który miał pewne. Wydarzenia w swoim życiu, które ukształtowały go tak czy owak, to jest prawdziwa, to jest biografia, prawda? Jakaś. I możemy opowiedzieć konkretnie o tym człowieku, a możemy też zmyślić jakiegoś bohatera, wymyślić go i wtedy opowiedzieć jego historię. Ale wtedy wydaje się, że przydałoby się, żebyśmy byli w jakiś tam sposób uczciwi i stworzyli tę historię na tyle dobrze, żeby ona była podobna do prawdziwej biografii, prawda, żeby ona zawierała te same pouczające, Istotne dla słuchacza elementy, bo jeśli nie, to stworzymy bubel. Analizując swoje zachowanie, kiedy czytam dobre książki, dobrych autorów, kiedy z zachwytem wsłuchuję się w to, w jaki sposób oni widzą świat, jak analizuję ich sposób. Obserwowania świata, tych właśnie tak zwanej mikroobserwacji, kiedy widzę ich wrażliwość, to w jakiś sposób przedstawiają pewne wydarzenia, bo to, to samo wydarzenie może być przedstawione w sposób zupełnie inny przez, przez różnych ludzi. No pisarze są dlatego warci czytania, niektórzy w każdym razie, bo oni widzą sytuacje, które. które przez jednych ludzi opisane były, byłyby jako nieciekawe i trywialne. One, ci pisarze widzą w tych sytuacjach coś nadzwyczajnego. A dlaczego widzą coś nadzwyczajnego? No Może nie dlatego, że te sytuacje per se są nadzwyczajne, ale dlatego, że wrażliwość tych twórców powoduje, że wydobyte są z tych sytuacji jakieś nadzwyczajne rzeczy. No to słynna słynna hmm. sytuacja. Słynna scena z początku tej wielkiej, wielkiej opowieści Marcela Prousta pod tytułem W poszukiwaniu pos straconego czasu kiedy on wspomina um, smak napoju pite, pitego właśnie z, z filiżanki, smak ciasteczka, prawda? Um, okazuje się, że w e, tym wydarzeniu było coś niesłychanie waż ważnego dla, dla pisarza, który próbował odzyskać w stracony czas swojego życia i e, nadał mu znaczenie, nadał mu sens. No więc e, ja mam taką, mm, taką metaforę, taką wizję, że kiedy czytamy... Mm, Książkę jakiegoś wartościowego autora, i ta książka jest też wartościowa. Nie, każdy, nie każde dzieło wartościowego autora być może jest wartościowe, chociaż raczej tak, no ale nie używajmy tutaj totalitarnego języka. Czyli kiedy czytamy jakąś opowieść wartościową, albo kiedy oglądamy przedstawienie teatralne, czy, czy film yy, przedstawiający takąż opowieść, to co się wtedy dzieje? Wtedy nakładamy sobie na własną głowę. Jakby pewien taki helm, taki czerp, składający się z wrażliwości autora. Jakby nakładamy sobie głowę autora na własną głowę. I dzięki temu, w trakcie lektury, w trakcie poznawania opowieści danego autora, stajemy się po trochu tym autorem. Stajemy się po trochu tym człowiekiem. Czyli mamy do czynienia z kimś wartościowym, zakładam, że ten autor jest kimś wartościowym, powiedzmy Bolesław Prus, prawda? I e, mając do czynienia z jego przemyśleniami, z jego sposobem widzenia świata i tak dalej, jakby nakładamy sobie głowę Prusa na własną głowę. I to nas wewnętrznie kształtuje. I stajemy się dzięki temu, że mamy do czynienia z tak wybitnym człowiekiem w bezpośredniej bliskości do czynienia, stajemy się kimś lepszym. Teraz zadajcie sobie pytanie, kim się stajecie, kiedy oglądacie byle co albo czytacie byle co. Otóż, kiedy oglądacie byle co zrobione przez byle kogo, przez jakiegoś showrunnera, przepraszam albo innego wybitnego speca od historii, który się wyspecjalizował w jakichś dziwnych poradnikach tego, jak uprawiać storytelling, przepraszam. Ja bardzo nie lubię tego słowa storytelling, nie lubię tego słowa showrunner i pisarstwo i tworzenie opowieści to nie jest żaden cholerny storytelling. Już mówiłem w którymś, w którymś wystąpieniu tutaj na YouTubie, w YouTubie, że Widziałem reklamę takiego bardzo dziwnego produktu, który to produkt to jest jakaś talia kart, i ten człowiek, który zachwala tę talię, talię kart, który nie jest pisarzem, bo w ogóle nigdy nie, nie napisał niczego sensownego w ogóle chyba nigdy niczego nie napisał. Ale ma siwą brodę, w związku z tym wygląda na kogoś, kto wie co mówi. Twierdzi, że to jest doskonałe narzędzie do, do tworzenia historii. Poważnie. Poważnie. Żeby stworzyć historię. Która jest wartościowa, to trzeba mieć coś do przekazania, o czym mówiłem na samym początku tego wystąpienia. To trzeba mieć w sercu jakiś ból, to trzeba mieć jakąś, jakąś, jakąś tęsknotę, jakieś pragnienie, to trzeba mieć jakieś przeżycia, z którymi chcemy się podzielić z odbiorcą, któremu chcemy przekazać coś bardzo ważnego, z którym się po po podzielić chcemy marzeniem chociażby. To nie jest fikumiku które polega na tym, że biorę sobie jakąś talię kart, gdzie mam zestaw, nie wiem, podejrzewam kilkudziesięciu pomysłów i sobie robię z tego jakąś mozaikę, jakiś pasjent sobie układam w historię. I teraz coś bardzo ważnego. jak Nie jest to żadną tajemnicą, że moim takim pierwszym nauczycielem od psychologii można powiedzieć, że od psychologii był Karl Gustav Jung. Tak? Przeczytałem jego wszystkie książki przetłumaczone w Polsce przez pana Prokopiuka. I o czym mówi Jung? Jung zajmował się bardzo wieloma rzeczami, bardzo wieloma sprawami. Stworzył pewną wizję, którą nazwał, nazwał psychologią głębi. I Jung zajmował się między innymi snami. Analizą snów. Dzisiaj można by powiedzieć, że analiza snów to jest coś takiego hmm, mało psychologicznego, mało, mało naukowego. No bo rzeczywiście jest to mało naukowe, dlatego że ja nie wyobrażam sobie żadnego narzędzia naukowego, za pomocą którego można by analizować czyjeś sny. To już do tego trzeba pewnego talentu. Zwróćcie uwagę, że współczesna nauka nie uwzględnia w ogóle. Poziomu rozwoju osobowości badacza ani jego utalentowania, prawda? Tymczasem są takie narzędzia, istnieją wciąż do dziś, na przykład test psychoneurologiczny Kazimierza Domrowskiego albo test Rorschacha, który zakłada istnienie pewnego dosyć wysokiego poziomu czegoś, co ja nazywam inteligencją komunikacyjną albo umiejętnością obserwacji u badacza. To nie są metody, to nie są testy. Które może przeprowadzić byle kto. To są testy właśnie dlatego nienaukowe, bo one zakładają, że osoba przeprowadzająca te testy ma wybitną zdolność obserwacji, ma wybitny, Poziom tej inteligencji komunikacyjnej, czyli umiejętności właśnie wczuwania się w drugą osobę, umiejętności obserwowania drugiej osoby, i tak dalej. A nauka tego nie uznania. W nauce nie możesz być, nie musisz być wybitny. W nauce masz kilka przycisków, jeśli przyciśniesz je w odpowiedniej kolejności, to przeprowadzisz prawidłowe badanie, a później musisz otrzymać widok, wynik, który jest powtarzalny, prawda? I to jest nauka. Więc w czasach Junga tak nie było. I również analiza snów nie należy do metod naukowych, z tego względu, że niemożliwa jest powtarzalność, prawda? Jedna osoba, która wysłucha snu drugiej osoby, przeanalizuje ten sen i wydobędzie coś bardzo ciekawego i prawdziwego, w moim przekonaniu prawdziwego, chociaż niemożliwa jest ta prawda do zweryfikowania w sposób naukowy, a druga osoba tego nie zrobi. Śmieszny przykład. Dwa dni temu mam sen, w którym um, śni mi się, że ktoś mnie okrada, próbuje mnie okraść, um, śni mi się, że ktoś próbuje zczytać moją kartę kredytową, moja żona mnie ostrzega, moja córka mnie ostrzega, dzieje się coś um, nieprzyjemnego, ja próbuję się ochronić przed tym zczytaniem karty, no i jakoś tam się to, um, nie, wiem, nie wiem jak to się skończyło, bardzo często jest ze snami, że, śni nam, że, że pamiętamy ich początek i środek, a zakończenie nie. Tej samej nocy śni mi się, że wyjmuję na jakimś lotnisku telefon komórkowy i grupa bandziorów próbuje mi ten telefon odebrać. Ja wspinam się gdzieś tam na ścianę, wołam o pomoc. Ta pomoc mi w miarę tam zostaje udzielona. W każdym razie, w obu tych snach śni mi się, że jestem okradany, że dochodzi do próby okradzenia mnie, prawda? Rano tego, tego dnia, kiedy mi się to śniło, moja żona mówi mi, że będę musiał opłacić rachunki, bo akurat moja żona w tej chwili nie może się tym zajmować. Ja mówię, że muszę zapłacić rachunki i ostrzega mnie, że to będzie bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Więc tego dnia rzeczywiście płaciłem za gaz, za prąd. Za gaz straszne rachunki i za prąd też bardzo wysokie. No i czułem się okradany. Więc ja nie wiedziałem oczywiście, że będę to tego dnia robił, no i można by powiedzieć przypadek, tak, można powiedzieć, że przypadek, ale istnieje taka duża liczba tego typu przypadków w moim życiu, że absolutnie odrzucam ten zdroworozsądkowy taki światopogląd, że to były przypadki. No, istnieje pewna granica, poza którą już nie można ciągle w furt mówić o przypadku, jeśli Powtarzają się pewne dowody na to, że to nie może być przypadkowe. No. Tak czy owak, Jung zajmował się analizą snów, i to, co jest bardzo ciekawe w jego sposobie dokonywania tej analizy, to jest to, że on uważał, że wszystkie postacie, które biorą udział w danym śnie, który jest też swego rodzaju opowieścią, to są po prostu cząstki osobowości osoby śniącej. Czyli załóżmy, że komuś się śni sen w jakimś pomieszczeniu. To uznajmy, że, że dzieje się wszystko w pomieszczeniu, będzie nam łatwiej to zrozumieć. To pomieszczenie symbolizuje psychikę tej osoby. Jeśli w tym pomieszczeniu. Mamy osobę, nie wiem, miłą, niemiłą, agresywną, Trzeć, to znaczy jedna jest miła, druga jest niemiła, trzecia jest agresywna, czwarta jest jakaś tam wystraszona, piąta jest poszukująca, szósta jest śpiąca. To one wszystkie stanowią po prostu pewne obszary psychiki. Danej osoby, według Junga, które wchodzą ze sobą w interakcję, wchodzą ze sobą w pewną grę, która ma coś tam na celu, przeważnie na celu jakieś uporządkowanie pewnych treści psychicznych albo doprowadzenie do równowagi, bo, bo zaszła nierównowaga. Na przykład e, takie słynne sny, które miewa prawie każdy, czyli sny, w których. My uciekamy, jako w jako narratorzy tej opowieści, to my uciekamy, a nas goni jakiś przestępca, jakiś złoczyńca, który chce nam zrobić krzywdę. Goni nas z pistoletem, z nożem, z karabinem, i tak dalej. My przed nimi uciekamy. Według Junga to, były, to, to są sny, w których goni nas część nas, czyli dochodzi do rozszczepienia na dwie części. Osobowości, w których jedna świadoma ucieka, prawda, a druga ta wypierana, ta nieświadoma próbuje dogonić i się z powrotem połączyć w całość. Te sny, według Junga, to były sny związane z integracją cienia, czyli ta część osobowości to była część z, z niezintegrowanym cieniem, a ten, ten złoczyńca, który gonił, to jest właśnie ten niezintegrowany cień, który dąży do integracji, czyli trzeba w tych snach się zatrzymać odwrócić do tej, goniących, do, do tej goniącej nas osoby, odwrócić się do niej, uśmiechnąć się, powiedzieć dzień dobry, w czym mogę pomóc itd. I okaże się wtedy, że ten goniący nas osobnik nie jest taki straszny, że da się z nim dogadać. Ja tego typu sny też miałem. Jak, jak poczytałem sobie Junga, to postanowiłem zastosować się do jego rady i rzeczywiście to, co się działo w tych snach integrujących, było bardzo ciekawe. Okazywało się, że ja w nich rzeczywiście orientowałem się, że ja jestem tą osobą, która mnie goni też. To bardzo ciekawe. Zresztą o tym pisze we wspaniałej powieści Czarnoksiężnik z archipelagu Ursula Le Guin. Właśnie ona opisuje głównego bohatera Krugulca, którego goni pewien tajemniczy, mroczny właśnie człowiek i na samym końcu okazuje się, że to jest on sam, to jest jego cień, prawda? Oni się obejmują i opowieść się kończy. Więc ale wracając do samej analizy snów, przypomnijmy, że Jung uważał, że wszystkie, wszyscy bohaterowie tych naszych sennych opowieści, to są cząstki naszej osobowości, które wchodzą ze sobą w jakieś interakcje. W ten sposób mi się łączy podejście Jungowskie z psychologią narracyjną, już zupełnie współczesną teorią, prawda? Że my jesteśmy opowieścią. A Jung uważał, że w snach, w tych opowieściach snowych, można powiedzieć, wszystkie postacie, które są w tym, w, tym, w tym śnie, to są części naszej psychiki. Czyli to jest jakby to samo. Opowieść to jest opowieść, może być zinterpretowana w dowolnej książce się dziejąca opowieść, czy w dowolnym filmie, to jest opowieść o psychice. Czyli można założyć, to jest dosyć karkołomne założenie, ale przyjmijmy to założenie. Że oglądamy jakiś film, czy czytamy jakąś książkę, to tak naprawdę o oglądamy pewną opowieść o tym, co się dzieje wewnątrz psychiki jakiegoś człowieka, prawda? Że pewne treści, pewne obszary psychiczne są skoncentrowane w figurach, którymi to figurami są bohaterowie, prawda? I ci bohaterowie w jakiś tam sposób muszą ze sobą dojść do ładu, prawda? Czyli, czyli gdyby przyjąć takie założenie, że opowieść to jest opowieść o świecie wewnątrzpsychicznym, to wtedy zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że cholernie ważne jest to, czy to jest opowieść na poważnie, czy to jest opowieść zrobiona przez mądrego człowieka, czy przez idiotę. Jest pewna tajemnica tworzenia związana z, z proporcjami z wyczuciem pewnych subtelności pomiędzy występującymi w danej opowieści elementami. Ja pamiętam um, takie ćwiczenia, które, w których uczestniczyłem w studenckiej szkole higieny psychicznej, później w Stowarzyszeniu Aktywnego Rozwoju Osobowości. To było no, wiele lat temu, ale te, te ćwiczenia były bardzo ciekawe. To, by, to były tak zwane ćwiczenia projekcyjne. Czyli um, ćwiczenia polegające na tym, że albo ktoś opowiadał jakąś opowieść i to ona była interpretowana później przez e, innych ludzi, albo malowało się obrazki, o pewnej konkretnej tematyce to była seria obrazków. To był dom, człowiek, drzewo, droga, nastrój, zwierzę, jeśli dobrze pamiętam. Te obrazki były interpretowane. I ja pamiętam, że zorientowałem się wtedy podczas tych ćwiczeń, że nie ma rzeczy przypadkowej w twórczości. Nie ma rzeczy przypadkowej w twórczości, czy to plastycznej, czy to literackiej. Jeśli mamy do czynienia z prawdziwą twórczością, czyli z czymś, co po prostu ja przelewam na klawisze i, i, i piszę w sposób całkowicie autentyczny, tak, czyli jestem osobą autentyczną, jestem osobą szczerą, tak jak pisał Hemingway, podchodzisz do, do maszyny do pisania i krwawisz, tak, i w ten sposób przelewam na papier pewne wewnętrzne proporcje, które we mnie siedzą, a jeśli jestem malarzem, jeśli jestem rysownikiem, to Starając się w żaden sposób nie posiłkować, nie inspirować, nie, nie przerysowywać niczego, po prostu przelewam swoje własne wewnętrzne proporcje na obraz. Że góra ma znaczenie, jest pewnym symbolicznym znaczeniem czegoś. Dół ma znaczenie w obrazie, a strona lewa, strona prawa, barwy, tak? Jeśli w całej niemal przyrodzie kolor czerwony jest związany z niebezpieczeństwem, jeśli nawet mały pajączek, który chce bardzo się zbliżyć z jakąś samiczką, ma. Połowę swoje, swojego mardasa, pomalowanego, na, bo nie pomalowaną, tylko po prostu zabarwioną na czerwono, dlatego, że ten kolor symbolizuje niebezpieczeństwo. Dzięki czemu ta samica, zanim go pożre, to się na chwilę zastanowi i ta, ta chwila daje temu samcowi czas, żeby móc z nią tam sobie zrobić przyjemne rzeczy i przeżyć, prawda? Barwy mają znaczenie, proporcje mają znaczenie, kształty mają znaczenie, symbole mają znaczenie. Jeśli twórca tworzy w sposób autentyczny, czyli nie posiłkując się niczym, nie protezując się niczym, nie inspirując się niczym w negatywnym tego słowa znaczeniu, nie kopiując niczego, tylko po prostu tworzy sobą tak sobie wyobrażam tworzenie tak. Człowiek pisze sobą, jeśli niczego nie małpuje, jeśli niczego nie kopiuje, jeśli niczego nie kradnie, tak? to pisze sobą, maluje sobą, rzeźbi sobą, tak? komponuje sobą. Od tego się nie ucieknie. Jeśli twórczość jest prawdziwą par excellence twórczością, to mamy do czynienia z pewnymi proporcjami, które są stworzone przez danego twórcę. Tak? I wszystko ma znaczenie, wszystkie elementy wtedy mają znaczenie. Więc, jeśli mamy do czynienia z opowieścią stworzoną przez mądrego człowieka, który ma coś do przekazania, który postanowił stworzyć tę opowieść nie na zasadzie produktu, czyli, no bo zwróćmy uwagę, że bardzo wiele współczesnych opowieści, czy to filmowych, czy to, czy to książkowych, to są produkty. W tych, w, w tych opowieściach stworzone są postacie na zasadzie takiej, że ta postać ma mieć pewne cechy, z którymi czytelnik czy czytelniczka łatwo się utożsamią i to się łatwiej sprzeda, że pomiędzy tymi postaciami mają nastąpić pewne relacje które wzbudzą znowu już wspomniane przeze mnie napięcie i to napięcie spowoduje, że ludzie będą to przeżywali, będą się denerwowali i tak dalej i później będą polecali, słuchaj, całą noc nie spałam, bo tam coś, coś czytałem. To znowu się łatwo sprzedaje, prawda? Więc jeśli twórca tworzy nie produkt, ale coś całkowicie wewnętrznego, czyli też nie wpisuje się w pewną modę, no bardzo, bardzo przepraszam wszystkich twórców, którzy się wpisują w mody, i którzy się wpisują w trendy, tak? Trend, czyli tematyka, która gwarantuje zauważenie, która gwarantuje, że będę cytowany w ważnych, opiniotwórczych pismach, który, która gwarantuje, może nie gwarantuje, ale która podwyższa prawdopodobieństwo, że dana opowieść zostaną, zostanie uwzględniona przy jakichś nominacjach, do jakichś nagród i tak dalej. Przecież to jest... Jaka to jest twórczość, przepraszam? Jaka to jest twórczość, jeśli... jeśli mm, Pisz, czy filmowiec z założenia przyjmuje tematykę, która mu gwarantuje jakąś nagrodę, albo mu gwarantuje mu jakiś tam prestiż, prawda? Bo to jest modne, bo to jest ważny społeczny temat. To jeśli nie robi tego z potrzeby serca, jeśli nie robi tego dlatego, że coś mu w duszy gra, to przepraszam, to to jest po prostu zwykły twórca produktu. Tak? Ja na przełomie wieków, tak, czyli Gdzieś tam to był rok 2000, zanim jeszcze wpadłem na Game deka, zanim jeszcze zacząłem pisać tę książeczkę, czyli, czyli Game Granice Rzeczywistości, postanowiłem napisać książkę pod tytułem Spaceman Story. To była jedna z moich pierwszych powieści. Ona nie została opublikowana, dlatego że ja jej nie skończyłem. Napisałem połowę i później wpadłem w trakcie pisania, wpadłem na pomysł Game deka i zarzuciłem tam ten pomysł. Natomiast. O czym opowiadała powieść Spaceman Story? To była opowieść science fiction o człowieku, który się nazywał Jefferson Spaceman Ray, i Jefferson Spaceman Ray miał w tej powieści przejść operację tranzycji, miał się stać kobietą. I ja tę opowieść nie pisałem dlatego, że to było modne, bo to wtedy w ogóle nie było modne. W, w tamtym czasie ten temat nie był jakiś ta, 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 tak nośny jak dzisiaj. Ja tę opowieść pisałem z wewnętrznej potrzeby. To było dla mnie ważne osobiście. Wiem, że ja nigdy nie machałem żadną flagą LGBTQ+, itd., bo ja nigdy nie uważałem, że to jest ważne, bo to są pewne moje wewnętrzne sprawy, moje intymne sprawy. Ja nie, nigdy tym, z tego nie czyniłem żadnego argumentu. Natomiast... Ważne jest tutaj dla mnie to w tym kontekście, o którym rozmawiamy, że zacząłem pisać powieść o transseksualiście, nie dlatego, że to było modne, tylko dlatego, że to było dla mnie ważne osobiście. Czyli, gdybym ją skończył, to powstałby nie produkt, który opowiada o ważnych, ważnym społecznym problemie. Ale powstało by coś, co ja, tak jak właśnie akcytowany Hemingway, podszedłem do klawiatury i krwawiłem, tak? czyli pisałem coś, coś bardzo ważnego dla mnie osobiście. I o to chodzi w, w tym prawdziwym tworzeniu, że w tym prawdziwym tworzeniu, kiedy mamy do czynienia z twórcą, który Tworzy opowieść, która jest autentyczna, która wynika z niego, która jest właśnie tym jego krwawieniem, to on tak naprawdę przedstawia pewne wewnętrzne proporcje. To on tak naprawdę opowiada, tak jakby chciał Jung, o pewnych postaciach, które są cząstkami jego własnej psychiki. I to, to się nazywa w psychologii narracyjnym ja dialogowym. Czyli to ja. Nasze ja może występować w bardzo wielu postaciach, w bardzo e, wielu odmianach. I każdy bohater tak naprawdę danej opowieści to jest pisarz. Czy to jest postać pozytywna, czy to jest postać negatywna, czy to jest postać męska, czy żeńska, to nie ma znaczenia. To jest zawsze ten pisarz, po prostu, który lokuje pewne ja-dialogowe w różnych tych, tych postaciach, i one mogą ze sobą wchodzić w interakcję, one mogą ze sobą rozmawiać, i później w tej dynamice, tej tajemniczej dynamice opowieści, coś ciekawego wynika. Oczywiście, pod warunkiem, że to jest dobra opowieść. Wtedy wynika coś ciekawego. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy. Cokolwiek z tego, co powiedziałem, trzymało się kupy? Mam nadzieję, że tak, bo chciałem przekazać coś bardzo istotnego. Mianowicie, chyba to, powtarzając jeszcze raz to, co mówiłem przed paroma minutami, że jeśli mamy do czynienia z opowieścią, a opowieść, jak już sobie powiedzieliśmy, według psychologii narracyjnej, to jest w zasadzie tożsamość a opowieść, to tak jak jeśli wierzy ciągowi, to jest opowieść o psychice, o zachodzących w tej psychice przemianach, to jakby nakładamy sobie na głowę coś bardzo ważnego, coś, co kształtuje nas wewnętrznie, coś, co powoduje, co, coś, nie, coś nieobojętnego, bo gdyby opowieść była rzeczą dla nas obojętną, dla naszej psychicy, psychiki, to byśmy nie słuchali opowieści, to byśmy nie czytali opowieści, to byśmy nie oglądali opowieści. Dlatego, że opowieści są dla nas ważne, ważne dla naszej psychiki, dlatego nas wciągają. I teraz są opowieści, których warto słuchać, które nas pozytywnie zmienią, które spowodują, że stan staniemy się kimś lepszym, staniemy się kimś wartościowszym, kimś, kto rozumie więcej, bo ukształtuje nas autor czy autorka w sposób interesujący, bo to, co tworzy ten autor czy autorka, to było autentyczne, to było niezmanipulowane, nieskopiowane, nie Albo jeśli będziemy słuchali byle czego, jeśli będziemy czytali byle co, jeśli będziemy oglądali byle co, właśnie stworzone przez jakichś showrunnerów czy innych storytellerów, to po prostu oni zrobią nam groskach z kapustą z głowy, bo to nie są powieści. To są, to są produkty opowieściopodobne. Oczywiście jest pytanie, jak odróżnić dobrą opowieść od złej opowieści. Są osoby, w którym przychodzi to dosyć łatwo. Tutaj wymienię moją żonę, prawda? Która siada przed telewizorem albo przed książką. Wystarczy jej 5 minut, żeby stwierdzić, czy, czy to jest warte oglądania, czytania, czy nie. Ja daję zawsze dużo więcej, jakby jestem bardziej tolerancyjny i e, daję większy margines autorowi czy autorce. E, wydaje mi się, że opowieść e, Zaświadcza o swojej wartości, niestety na końcu, finis Koronatopus. Czyli jeśli nie jesteśmy pewni, czy mieliśmy do czynienia z dobrą powieścią, czy złą, to sprawdźmy, jak się czujemy na samym końcu, po, po, po zakończeniu, prawda? Jeśli czujemy, że staliśmy się kimś innym, że widzimy świat inaczej, że rozumiemy coś lepiej, że staliśmy się kimś mądrzejszym, to to była opowieść warta wysłuchania. Natomiast jeśli czujemy tylko rozdrażnienie i napięcie yy, i chęć zobaczenia, co dalej tak naprawdę czujemy się wewnętrznie puści, jakby wysani, to to nie była dobra opowieść. Reasumując, co można by powiedzieć na sam koniec? No, nie słuchajcie opowieści głupich ludzi. Ludzi, którzy chcą wami manipulować. Ludzi, którzy stworzyli produkt. Który, którego jedynym, jedynym celem jest związać Was z tym produktem, uzależnić Was od tego pro, produktu i nic więcej, prawda? Funkcja opowieści, moim zdaniem, jest inna. Opowieści mają wielką siłę, bo to są struktury, które wpływają w bezpośredni sposób na to, kim jesteście, na Waszą tożsamość, prawda? Ta siła może być destruktywna bądź, bądź konstruktywna, więc słuchajcie tylko konstruktywnych opowieści.